Przeżyłem i zapamiętałem. Wspomnienia z lat 1914-1920. Władysław Mruk. Rok 1914. Była to niedziela, gdy rodzice wrócili z Sumy z kościoła i dowiedzieli się, że wojna się rozpoczęła. Widzieli i odczytali wielki czerwony afisz z odezwą cesarza pod tytułem „Wierny ludu wojna”. Zaraz też w kolejnych dniach podawano z ust do ust, że tych a tych mężczyzn żandarmi zabrali z miejsca do wojska i to się ciągle powtarzało. Niezwłocznie nastąpiła druga sensacja, że Moskale wypowiedzieli i uderzyli na Austrię, czyli wojna zagorzała na ziemi galicyjskiej. Wioska nasza zalana została wojskiem. Po wymarszu wojska zaczął nas dochodzić huk wystrzałów artyleryjskich, następnie niekiedy krótkie strzelaniny z karabinów. Były to starcia patrolowe. Czasem przewlekały się przez wieś drogą wozy taborowe pod Celtami. Wtedy też zauważyliśmy wielki pożar z glinika Marian Polskiego. Nie wiem, przez kogo została podpalona rafineria nafty. Dokładnie widzieliśmy buchające słupy ognia, a olbrzymia wstęga czarnego dymu snuła się przez cały horyzont. 2 tygodnie trwał ten pożar i jak opowiadano, ta czarna wstęga dymu zaniesiona została przez wiatr aż do Krakowa i dalej. Wreszcie nadszedł pamiętny dzień 8 grudnia. Niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, święto. W wigilię tego święta wieczorem dało się słyszeć walki frontowe koło Gorlic. Wyraźnie dało się rozróżnić huk artyleryjski, karabinów maszynowych oraz broni ręcznej. Całą już noc trwała ta strzelanina. Nawet w nocy widać było przez okno błyski wystrzałów i rakiety. Rodzice mało co spali, a tylko wpatrywali się strwożeni. Szybko porozumieli się i nas matka zabrała, by schronić się do Doliny Jarkowej, a ojciec sam miał zostać koło domu dozorować, bo Moskale co raz to inni wpadali za jedzeniem, za kurami i rabunkiem. Bywało, że jednych dawało się z niczym odprawić, ale z innymi gorzej było. Wtedy zabierali, co im się nawinęło. Strzelanina frontowa trwała cały dzień. Wojsko austriackie atakowało z Moszczenicy. Artyleria austriacka ze wzgórza krakowskiego prażyła na turze, prawie jednostajnie, bo widzieli dokładnie tego żołdactwa pełno koło domostw i po dolinach. Austriacy mimo wszystko oszczędzali ludność cywilną, bowiem ani jeden budynek nie trafiony, ani pożaru nie było. Pierwszy raz mieszkańcy naszych wiosek widzieli i przeżyli walki frontowe, wojnę. U Jarkowej, gdzie myśmy się udali z matką, było już parę kobiet z dziećmi. Przeważnie z górki, a później więcej dolatywało. Co tam było lamentów, pacierze, wszyscyśmy mówili głośno. Później, gdy bliżej padło kilka granatów, kobiety śpiewały „Kto się w opiekę” i tak dalej. Nam, mniejszym dzieciom, kazało wejść wszystkim pod łóżko. A na łóżko i wokół łóżka obstawiono pierzynami, bo rzekomo przez pierzynę kula nie przejdzie. Było nam tam ciasno i duszno, zaczęły się kwiki i płacze. W końcu po jednym wyszliśmy z tego łóżka, spoceni jak mysz. W listopadzie pewnego razu matka zapędziła się, by na południe przyprowadzić krowy, które jeszcze pasły się na Dworskim, powyżej drogi na Ściernisku. Nagle zobaczyła jakieś wojsko na koniach jadące z góry od kościoła. Gdy ich wtedy zobaczyła, przelękła się i zaczęła cofać się do domu. Było jednak za późno, gdyż ją też zobaczono, a widzieli, że zaczyna się cofać. Zaczęli ją wołać, raczej krzyczeć na nią. Nie rozumiała ich jednak. Wtedy 4 na koniach z dzidami zabiegli jej powrót do domu i ze skierowanymi dzidami w nią zawrócili, tak ją prowadząc do oddziału, który czekał na drodze w liczbie około 150. Mieli też na wózkach karabiny maszynowe. Był to duży patrol rosyjski. To było pierwsze spotkanie z Moskalami. Patrol ten, jak się później dowiedzieliśmy, spotkał się z patrolem austriackim gdzieś za krzyżówką ku Łużnej.
Była wtedy potyczka, a odgłosy strzałów słyszeliśmy. Prawdopodobnie wobec silniejszego oddziału rosyjskiego patrol austriacki zbiegł. Coś tam było zabitych po tej i tamtej stronie. Po tym wydarzeniu przez jakiś czas nie widać było żadnego wojska. Aż gdy nadszedł grudzień, widzieliśmy, jak na drodze w Staszkówce od Łużnej i od Moszczenicy ciągnęło wojsko moskiewskie i forszpany w kierunku na Ciężkowice. Wtedy to bywało, że małe grupki żołdaków, czterech, pięciu, przechodzili po domach za jedzeniem, za kurami i w ogóle rabieżąc. Gdy więc już zapadł zmierzch, pod osłoną nocy całą masą wszystko uciekło. Zrobiła się wtedy cisza. Strzałów już nie było słychać. Wtedy zaczęli się wszyscy rozchodzić do swoich domów. Noc następna przeszła zupełnie w spokoju. Rano rodzice wcześniej pobudzili się, by przygotować się ponownie do ucieczki. Nas też wcześniej poubierano, nakarmiono, przygotowano też chleb, który mieliśmy zabrać ze sobą. Lecz mimo, że już dzień się zrobił, było cicho wokoło. Czekamy. Było to 8 grudnia. Po pewnym czasie ojciec zauważył, że na drodze od Moszczenicy zbliża się do Turzy jakieś wojsko na koniach. Po kilku minutach byli już opodal naszego domu. Mieli całkowicie inne mundury. Byli w niebieskich kurtkach oraz czerwonych spodniach. Karabiny mieli krótsze i bez tych długich pik. Za tym patrolem konnym ruszyło dalsze wojsko, artyleria, tabory. Kilku zboczyło z drogi, weszli do naszego domu. Niektórzy zaczęli się myć, inni nawet się golili, a przede wszystkim wnieśli do domu worek z konserwami, pootwierali puszki, a ich zawartość wyłożyli na rondle. Podgrzali to, pojedli z chlebem. Rodziców też obdarowali konserwami i pojechali. Bardzo nam to mięso z konserw smakowało. W tym czasie znów na nowo rozpoczęła się strzelanina, ale już w Rzepienniku i dalszych wsiach. Dochodziły nas tylko wieści podawane z ust do ust, że dużo tam ginie żołnierzy austriackich oraz bardzo dużo jest rannych. Po tygodniu już słyszeliśmy z frontu w powietrzu tylko dudnienie. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia to dalekie dudnienie naraz się zwiększyło i można się było domyślić, że front się zbliżył. W tym czasie, gdy front się od nas oddalił, a wojska żadnego u nas nie było, rodzice postanowili ubić jednego prosiaka. Tak też uczynili, ale gdzie teraz to przechować? Bo wszystko wojsko za tym najwięcej buszowało, a tu zapach wyrobów zdradzał już na podwórzu. Chowali więc gdzie mogli, przenosili wciąż. Poza domem znów koty, psy grzebały i wyciągały. Front wojenny zbliżał się. Smutno zapowiadały się święta. I jeszcze o jednym należałoby wspomnieć. W tym roku 1914 jesień była wyjątkowo ciepła i długa. Grudzień już był, ale o śniegu i o mrozie nie było mowy. Dopiero w drugiej połowie grudnia przyszły deszcze, ale bez chłodów. Nareszcie i święta. Boże Narodzenie w tymże dniu naciągnęło z frontem masą cofającego się wojska. Głodne, obłoczone, wszyscy natarczywie domagali się chleba czy w ogóle jakiejś strawy. Rodzice musieli wszystko pochować, bo za jedzeniem jeszcze jedni nie odeszli, a drudzy nadchodzili. Zaglądali wprost do garnków, do szaf i to coraz natarczywiej. Dobrze zapamiętałem, że w tym dniu, około godziny 14 po południu, naraz powstała taka luka, taka chwila, że nie było żołnierzy w domu ani w jego obrębie, a że rodzice najwięcej obawiali się o słoninę, schowali ją. Ledwie się z tym uporali i mieli jakiś posiłek spożyć, gdyż nikt obiadu nie jadł, aż nowa fala wojska nadeszła, zgłodniała. Ci to już nie prosili o chleb, o jedzenie, lecz sami zaglądali do garnków, do szaf, a nawet szukali w pokoju czegokolwiek. Kazali sobie też otworzyć komorę, że zaś tylko śliwki suszone znaleźli, które nadawały się zaraz do zjedzenia, więc je wszystkie zabrali. Na noc w tym dniu rozlokowało się pełno wojska po domu. Nanieśli pełno słomy na całej kuchni i ułożyli się pokotem jak śledzie. Dwóch zaś jakichś oficerów spało w izbie z nami na słomie.
Do kuchni podciągnęli kabel telefoniczny, przy którym miał telefonista dyżurować. W święto 26 grudnia, jeszcze po południu, przechodziły cofające się wojska austriackie. Po południu przynajmniej już koło nas Austriaków nie było. Koło godziny 15 zobaczyliśmy szarą tyralierę Moskali nad górką, którzy pojedynczo dawali strzały z karabinów. Nie upłynęło jeszcze 10 minut, a już dwóch weszło do naszego domu z pytaniem, kuda Austriacy. Powiedziano im, że u nas nie ma Austriaków. Załadowawszy nowe magazynki naboi do karabinów, wolno poszli w kierunku Steczkówki przez pola. Pod wieczór było ich już pełno. Ze względu jednak na to, że we dworze było duże lokum dla wojska, władza całego pułku zajęła u nas mieszkanie. Rok 1915. Zimy w dalszym ciągu nie było, tylko deszcze i błoto. Brodziło to żołdactwo po oziminach, gdzie popadało. W tym dla nas najgorsze było to, że we dworze była rzeźnia polowa i 30 kuchen polowych, w których w ciągu dnia gotowano zupy, zaś wieczorem o zmierzchu podjeżdżały pod front z karmą i żywnością dla tych w okopach i w ogóle. 30 więc kuchen przejeżdżało codziennie przez nasze pole tam i z powrotem. Aby wyżywić tyle wojska, zaczęli Moskale rekwirować po wsi bydło, świnie, zboże, siano, słomę i tym podobne. Na nasz dom dostajemy na kwaterę oficera Bolnego, rekonwalescenta do wygojenia się ran. Wkrótce przynieśli na noszach chorego, który został ułożony w izbie na łóżku. Prócz tego został razem z nami zakwaterowany w kuchni do obsługi chorego do ordynans. Niezależnie od tego wojsko otrzymało rozkaz zakazujący wchodzenia do naszego domu, jak również i koło domu się szwendać. Po tym wszystkim mieliśmy przez 6 tygodni spokój. Gdy już się skończył okres rekonwalescencji rannego oficera, tenże poradził rodzicom, by ziemniaki z kopca wydostali i zakopali gdzieś w dół, tylko w takim miejscu, by woda nie podeszła. Nawet zboże kazał zakopać i zamaskować, bo gdy on odejdzie, przyjdą inni i jeszcze inni i mogą wszystko zabrać, a on nie ustrzeże ani nie obroni. Był to dobry człowiek. Usłuchawszy więc jego rady, nazajutrz po jego odejściu ojciec wykopał dół w izbie pod łóżkiem i ziemniaki z kopca zanieśli do dołu. Na tym położyli podłogę i polepili gliną, równając z gliną w izbie. Przyszedł już czas ciepły, wiosenny, to też niektórzy gospodarze z lękiem, ale zaczęli wychodzić do pracy w polu. Niektórzy nocą robili. Ojca też zaczęło podrywać do roboty koniem. Zatem pewnego kwietniowego dnia poszedł ojciec z koniem do stępniów do roboty, a bo tam koło Paryi może Austriacy nie dojrzą. Zaczęli orać. Wtedy do nich na pole zaczęli przychodzić soldaty, dopatrywać jak to robią u nas, a jak w Rosji robią i dyskutowali przy tym. Widocznie zauważyli to Austriacy przez lornety. Jak więc zacznie artyleria kropić po polu, że ledwie zbiegli z końmi do Paryi. Potem chyłkiem Paryją ku domowi. 2 maja. Historyczny dzień. Przełamanie frontu rosyjskiego w Gorlickiem. Od wczesnego rana śliczna pogoda, a od godziny 7 zawrzało na froncie. Cała linia rosyjska była w ogniu artyleryjskim. Już trudno było rozróżnić poszczególne detonacje, chyba tylko ciężkiego kalibru. Zaczynają i koło nas kule świszczeć. Nie ma co, trzeba uciekać daleko. Nie było czasu szukać. Ojciec zabrał konia, matka krowę i ciele, a nam kazali iść za sobą. Ukryliśmy się ze wszystkim w lamusach we dworze, po czym ojciec wrócił strzec z domu, a matka z nami i z bydłem została. Niedługo za nami zaczęli przychodzić inni sąsiedzi i dalsi z dziećmi i bydłem, że w niedługim czasie zrobiło się nawet ciasno. Był pogodny dzień, a zrobiło się ciemno od dymu, popiołu, który detonacje wyrzuciły w powietrze, a wiatr południowy przynosił do tuży ze Staszkówki. W południe dało się nam z lamusów zauważyć, że Moskale już na dobre uciekają.
Uciekają kucharze, artyleria i to nawet szybko. W tej ofensywie austriackiej artyleria huraganowym ogniem biła od godziny 7 do 10. Następnie Austriacy wyszli do szturmu z okopów, ale nie było już wiele z kim się potykać, bo prawie wszystko legło. Ilość uciekających, cośmy widzieli, to był nawet mały procent. Przeważająca większość legła na polu bitwy. Widzieliśmy uciekających, rannych, pokrwawionych. Jedni uciekali prędzej, inni wolniej i ociężale. Nasi w lamusie z początku modlili się, śpiewali półgłosem i lamentowali, gdy zaś zobaczyli, że wróg ucieka, i już zaczęli się cieszyć. Znam jeden incydent z tego momentu. Starszy gospodarz, Kieroń Wojciech, złożył ręce do góry i zawołał: Boże, daj nam teraz cesarza, cesarza nam tylko trzeba. Na to nasza matka odpowiada mu: Wojciechu, co wy mówicie, nie trzeba nam cesarza, tylko króla polskiego. Rok 1918. Największa sensacja następuje w początkach listopada. Austriacko-węgierska monarchia rozpada się. Austria i Niemcy przegrały w Rosji walki rewolucyjne. Natomiast otrzymują wolność Polska, Czechy, Węgry, Jugosławia i Albania. Tej jesieni ja już nie chodzę do szkoły ludowej. Również przestałem razem z innymi brać lekcje języka niemieckiego, bo po co? Język polski jest również językiem urzędowym. Wszyscy niemal mężczyźni noszą na czapkach białe orzełki, a już chłopcy to wszyscy. Tejże jesieni odbyła się wielka manifestacja na rynku w Gorlicach i przed gimnazjum. Ja z bratem brałem udział w tej manifestacji, do której nas zachęcił ksiądz Majewicz na rannym nabożeństwie. Z Turzy wyjechało kilkanaście furmanek. W Gorlicach o 11 godzinie na rynku zebrane były masy ludzi, a przed magistratem przy polowym ołtarzu rozpoczął celebrować sumę ksiądz Majewicz. Kazanie okolicznościowo-polityczne wygłosił ksiądz Kendra z Łużnej jako prezes Rady Powiatowej w Gorlicach. Po nabożeństwie pochód ruszył z orkiestrą i banderią Krakusów przed gmach gimnazjum. Tam zostały wygłoszone mowy przez władze cywilne i wojskowe, agitujące o wstępowanie w szeregi wojskowe ochotników celem przyduszenia buntu Ukraińców. Muszę jeszcze wrócić do dnia poprzedzającego manifestację gorlicką, bowiem i w Turzy gońców nagle w sobotę przed wieczorem ksiądz Adolf Majewicz, Józef Jędrusiak oraz Grajewski zorganizowali małą manifestację, w której przemawiali wyżej wymienieni. Jędrusiak i Grajewski wystąpili w mundurach Hallera. W przerwach śpiewali piosenki wojskowo-patriotyczne. Na tymże zebraniu ksiądz zaapelował do gospodarzy w Turzy, by licznie wzięli udział w manifestacji w Gorlicach.